Witajcie. Dzisiaj króciutka, ale bardzo przydatna lekcja i dosyć istotna, ponieważ poznanie mechaniki tabel, które dzisiaj omówię, bardzo się przydaje. Zapraszam. Zaczniemy od utworzenia tabeli, ale na początek małe wyjaśnienie. To, na co tak zazwyczaj potocznie patrzymy, takie zwykłe arkusze puste, potocznie mówimy o, że to jest tabelka, ale to jest pewna nieścisłość i od tego momentu będziemy musieli się tego pozbyć, ponieważ to nie jest tabela, to jest arkusz, a te komórki to tylko taki wirtualny podział tego obszaru, tak abyśmy mogli jednoznacznie umiejscowiać formuły czy jakieś dane w konkretnym miejscu naszego arkusza. Ale tabela. To jest pewien nazwany obszar, który w Excelu funkcjonuje właśnie jako tabelka i jest specyficznie traktowany, inaczej wyświetlany, inaczej możemy go używać. I tutaj pokażę teraz, jak taką tabeleczkę utworzyć. Mamy jakąś tabelkę. W tej tabelce znajdują się wymyślone dane próbników atmosferycznych, które jakimś tam, w jakimś tam dniu i o jakiejś godzinie w jakimś miejscu wypuszczamy, ewentualnie notujemy, czy one może w tym momencie wylądowały. Jakaś tam fikcyjna tabelka, nie jest to istotne. I teraz, co jest tutaj ważne, musimy taką tabelkę potencjalną, bo to jeszcze nie jest tabelka, jak mówiłem wcześniej, zaznaczyć. Możemy to zrobić z wnętrza jakiegokolwiek tutaj obszaru komórki. Ctrl A, Excel domyśli się, że chodzi nam o taką właśnie przestrzeń a nie inną dlatego że będzie próbował rozszerzyć te nasze zaznaczenie kontrola zaznacza wszystko ale on zaznacza wszystko w pewnym ograniczonym zakresie przynajmniej kiedy pierwszy raz wcisnę kontrola jak wcisnę jeszcze raz to zaznaczy naprawdę wszystko ale kiedy wcisnę raz on się rozszerza tylko do tych obszarów w których obok rzeczywiście coś się znajduje zatem gdybym tu miał jakieś informacje i wcisnął kontrola w tym miejscu one się nie zaznaczą ale jeżeli bym wpisał również tutaj i wcisnął kontrola to już widzimy, że on tu coś znajduje w tej kolumnie, więc również poszerza. No ale nie chcemy tu żadnych śmieci, usuwamy i jeszcze raz zaznaczamy Ctrl A. Można oczywiście klasycznie zaznaczyć sobie z Shiftem, klikając po przekątnych, albo po prostu lewą myszką. No ale to są oczywistości, które na pewno wiecie. Zaznaczamy i teraz Ctrl T. Możemy też wstążka wstawianie, i tutaj ikonkę tabeli, albo po prostu Ctrl T. Komputer zapyta nas czy nasza tabela zaznaczona posiada nagłówki. Zakres zostawiamy domyślnie, gdyż on właśnie ten zakres zaznaczony uczyni prawdziwą tabelą. Wszystko tu się zgadza, OK, i mamy już tabelę. Widzimy, jest to coś, co troszeczkę inaczej będzie wyświetlane, a to akurat jest w ogóle nieistotne. Natomiast istotne jest, co mogę z tym zrobić. Ale jeszcze pokażę sytuację jedną, w której nie nazwałem wcześniej kolumn. I co wtedy? No nic, Ctrl A, Ctrl T. Moja tabela nie ma tym razem nagłówków, więc po prostu OK. No, i cóż się dzieje? Ano, nic się nie dzieje, dlatego że nagłówki i tak zostaną utworzone, tyle tylko, że będę musiał je sobie ponazywać samodzielnie i tak dalej. Pokażę Wam jeszcze teraz, co można z taką tabelą zrobić od takiej strony technicznej, czyli jak ją tam poszerzyć, powiększyć i tak dalej, jak poprzestawiać czy ponazywać, a później jeszcze pokażę, do czego w zasadzie taka tabelka może nam posłużyć. I na początek, nazwa. Jeżeli klikniemy sobie w jakiekolwiek pole tutaj w tej tabelce. To otworzy się taka dodatkowa wstążka projektowanie. To już nawet w starszych znacznie Excelach też tak będzie. I teraz, kiedy mam tę tabelkę gdzieś tutaj zaznaczoną, bo jak jestem poza obszarem, to ta wstążka znika. Ale jak jestem tutaj i wcisnę sobie projektowanie, to pojawia się wstążka z takimi domyślnymi, podstawowymi możliwościami, które mogę z tą tabelą zrobić. No i tu jest na początku nazwa takiej tabeli. Można sobie nadać własną nazwę dla tej tabeli. Ja nazwałem to rozkład. No, pierwsze, co mi do głowy przyszło, i teraz zobaczcie, że jeżeli gdzieś będę pisał wzór, to ry, osy, a, ad, i tutaj pojawia się mój zakres. Zatem, zamiast pisać tam od A2 do tam E13 czy coś takiego, po prostu mogę użyć tej nazwy, którą sobie wymyśliłem. Okay? I to już będzie równoznaczne, równoznaczne, tożsame z zakresem, który właśnie zajmuje moja tabela, nazwana tabela rozkład. Pierwsze co chcemy zrobić, to wstawić kolumnę. Kolumnę można wstawić na wiele sposobów. Z menu narzędzi głównych, prawym przyciskiem, klikając w komórkę. Ja pokażę jeden. Zaznaczamy sobie kolumnę, która nas interesuje. Jeżeli teraz gdziekolwiek w tym zaznaczeniu prawy przycisk wybiorę i wybiorę sobie opcję wstaw, to dokładnie w to miejsce zostanie wciśnięta nowa kolumna. Pozostałe przesuną się troszeczkę. Jak wstawić na końcu? Po prostu wpisać tutaj na przykład sobie coś nowego. Jeżeli wcisnę Enter, komputer domyśli się, że ta część ma być doklejona do istniejącej tabelki. Podobnie będzie z wierszami, tyle tylko, że zaznaczamy wiersz, prawy wstaw, bum, jedziemy. Jeżeli jesteśmy na końcu ostatniej komórki, w takim porządku od lewej do prawej i wciśniemy tabulator, to doda się nam ostatni nowy wiersz, ostatnia pozycja będzie już nową pozycją, no i możemy wypełniać ją danymi. Tyle jeśli chodzi o takie proste dodawanie tutaj wierszy czy kolumn. No ale teraz rodzi się pytanie: A czym to się różni od normalnego układu w arkuszu, kiedy nie mam takiej specjalnej tabelki? Jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że w kolumnach pojawiają się takie możliwe do rozwinięcia opcje. I to są fajne filtry, takie, które pozwalają teraz zarządzać tymi danymi. Zobaczcie, jeżeli bym sobie chciał posortować teraz tutaj to wszystko, na przykład po dacie, bo zauważmy, że data jest tak. No, nie posortowana, a ja bym chciał sobie posortować, to kiedy ja posortuję, to od razu zostaje zachowany pewien porządek. Czyli jeżeli coś było wierszem, to wierszem zostaje. Co najwyżej tylko ułoży się i będzie troszeczkę gdzieś w innym miejscu, ale ten porządek generalnie w ramach jednego wiersza jest zachowany. Co mam na myśli? Że dane się nie pomiksują. Nie posortowałem tylko tej kolumny, ale sortując tę kolumnę, posortowałem również te wszystkie wiersze. Zatem Excel doskonale rozumie, że tutaj wiersz w takiej tabeli jest pewnym obiektem. Grupującym kluczowe dane. Te dane określają kolumny, ale ten wiersz jest takim jednym wydarzeniem, na przykład wypuszczeniem próbnika. Oczywiście Excel nie wie, co to tam jakiś próbnik, ale domyśla się, że dla nas taki wiersz z informacjami to coś ważnego i dlatego pilnuje przy sortowaniu jednej kolumny, żeby te dane odpowiednio się poprzesuwały, tak aby do tej daty przypisane dane pozostały dalej takie same. Co ciekawe. Przy tych sortowaniach, Excel też robi taką automatyczną analizę tych danych, które tu posiadamy, i powiedzmy, że może nam zasugerować jakąś ciekawą opcję. Ano, na przykład, wykrył, że tutaj są daty i mogę sobie wyfiltrować jakieś bardziej szczegółowe mechaniki. Na przykład stwierdzić, żeby się posortowały tylko jakoś kwartalnie czy coś takiego, to już sobie przejrzyjcie sami, nie będę tu omawiał tego wszystkiego, bo to jest dosyć intuicyjne. Poza tym jeżeli nawet do końca nie rozumiemy, co się stanie, gdy wcisnę jutro, no to sobie wciśnijmy. Zobaczmy. Ja tylko zwrócę uwagę na ciekawą opcję, ostatnią: filtr niestandardowy, ale może jeszcze wcześniej zwróćcie uwagę. Zobaczcie tu, właśnie Excel elegancko nam wykrył, że to są wszystko daty, i pogrupował rok. Miesiąc, a tu dni w miesiącu, i mogę sobie na przykład wyciąć jakiś miesiąc, wyświetlić sobie jakiś tylko dzień, czy jakiś inny miesiąc. No, tu mam akurat wszystko kilka dni stycznia, więc to jest jakby słabo widoczne, co mi to daje, ale możemy w ten sposób przeklikać sobie interesujący nas tylko fragment tej tabeli i Zobaczcie, zostanie to zawężone tylko do dokładnie takich danych. Zatem bardzo ciekawa mechanika. Jeżeli filtr wyczyścimy, wszystko wróci do normy. Ale jeszcze przyjrzyjmy się temu niestandardowemu filtrowi. O, to jest coś takiego, bo popatrzcie, tutaj możemy sobie pookreślać jakieś takie do, no, ręcznie wybrane dodatkowe informacje, że na przykład mój wiersz data równa się, i tu mogę coś tam wybrać, na przykład powiedzmy, że musi to być tyle, lub. Mój wiersz data, bo dalej operujemy wierszem data, równa się i tu powiedzmy, wybierzmy sobie piąteczkę. OK, i mamy pierwszy i piąty styczeń tylko przefiltrowany. Zatem taki filtr w ramach jakiejś jednej kolumny, jak najbardziej możliwy. I jak widzimy, co się wtedy dzieje? no modyfikuje się wyświetlanie. Ale uwaga, to nie znaczy, że te dane zginęły. Zwróćcie uwagę, że numery wiersz, wierszy są. Tak jakby pogubione. Nie, to jest tylko pewna wizualizacja. Tu nic z tej tabeli nie zginęło. Excel dla nas na chwilę ukrywa te wiersze niepotrzebne. Ale co ciekawe, jeżeli sobie bym chciał teraz ten wycięty fragment skopiować, dokładnie tylko ten, i wkleić tutaj. To zauważcie, że nie skopywałem wszystkich wierszy, również tych ukrytych, ale tylko te widoczne. Zatem bardzo ciekawe, ponieważ możemy z dużej tabeli, z ogromnej ilości danych, przefiltrować i skupić się tylko na tych, które nas w tym momencie interesują. Świetna sprawa, kilka kliknięć, bardzo wygodne. Teraz filtr sobie wyczyścimy. Tutaj mamy opcję wyczyścić filtr z kolumny data. No i nie ma. Wszystko wróciło do normy. Zobaczcie, zaznaczenie zostało na tych trzech wierszach, które były wcześniej zaznaczone. Tamte powróciły, ale nie są zaznaczone. Escape'em możemy to zaznaczenie anulować. No i pokażę wam teraz jeszcze ciekawą rzecz, mianowicie dodamy sobie jakąś kolumnę. Powiedzmy, że mamy tu jakąś kolumnę z wartościami, i ten próbnik, jak już wrócił, to wylosował nam jakąś liczbę. Ja tutaj nie będę wymyślał tych liczb, zrobimy sobie jakąś wartość. Nieważne, co to oznacza. Powiedzmy, że są to jakieś procenty albo cokolwiek w skali od 1 do 10. To jest losowo, więc nie ma znaczenia. No zresztą. Mamy jakieś wartości. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteśmy wewnątrz naszej tej tabelki, to jak już mówiłem, pojawia się wstążka projektowania i tutaj mamy taką fajną opcję wiersze sumy. Możecie sobie też poklikać tu po innych y, takich mechanikach, jak chociażby kolumny naprzemiennie, co widzimy, że jest związane tylko i wyłącznie z kolorystyką, y, czy chociażby wiersze naprzemiennie i tak dalej. Przycisk filtru, o właśnie, to jest widoczny, niewidoczny, ale nas interesuje teraz to, wiersz sumy. Możemy też odpalić ostatnią kolumnę, w jakiś szczególny sposób ją tutaj y, zaznaczyć, bo mogą to być jakieś podsumowania, ale to jest też tylko kwestia wyglądu. Natomiast wiersz sumy już niekoniecznie, bo oto mamy ten wiersz sumy i co tu możemy zrobić? Jeżeli sobie klikniemy na taką pozycję wiersz sumy, zauważcie, to pojawia się taki do rozwinięcia y, trójkącik z prawej strony i rzeczywiście coś tu możemy z tym zrobić. Otóż Excel podpowiada nam. Pewne mechaniki, pewne narzuca, no, narzuca, pozwala wybrać pewne gotowe rozwiązania, które będą się tyczyły kolumny, ale jest to wiersz sum, czy pewien wiersz podsumowań. Zatem jeśli na przykład zrobiłbym sobie tu średnią, to z tych liczb, które tutaj są, zawsze będę miał na dole liczoną średnią. Mogę też zrobić z tego na przykład sumę. Albo tak jak zrobiłem to w tym przypadku, wybrać opcję liczba i wtedy będę miał zliczoną ilość tych wierszy, które tu wystąpiły. Zatem mogę podliczyć ile razy coś wystąpiło, w tym wypadku będzie to po prostu 12 prób, 12 wpisów. Przepraszam, czyli czy to wypuszczeń czy lądowań naszego próbnika. Zatem też bardzo ciekawa funkcja, która gdzieś z automatu pozwala taką tabeleczkę monitorować, pilnować i o tyle jest to fajne, że kiedy dodam coś Cokolwiek i tu się pojawi nowa jakaś losowa wartość, od razu będzie uwzględniana, liczona. Także tabela w sposób pewien taki zautomatyzowany pomaga nam prowadzić dane, które normalnie w zwykłym arkuszu, czyli powiedzmy w tej. Tabeli, jak to wcześniej potocznie nazywaliśmy, ale nie fachowo, no, wymusza na nas takie używanie czegoś więcej. A tutaj w tabeli jest dużo podpowiedzi, mechanik sposobów filtrowania jakiegoś podsumowywania tych kolumn. I warto o tym wiedzieć, bo w następnych lekcjach może się nam to przydać, może się przydać przy rozwiązywaniu zadań na maturze. No, ale też i w pracy. Także warto poznać taką mechanikę. I jeszcze tylko wam pokażę formatowanie warunkowe na końcu. Przy okazji jeszcze pokażę, jak usunąć zbędny wiersz. Po prostu prawy przycisk usuń I to wszystko. Mamy więc tabelkę. Niech sobie tutaj te sumy zostaną. Nie przeszkadzają nam. Co to jest to formatowanie? No, wyobraźmy sobie, że przychodzi do mnie szef i mówi: O tej panie Jaśniewski, proszę mi tutaj jakoś pokazać ładniej na wykresie, na wydrukowanej tabeli naszych próbników. No, które były tutaj. Po 20, czy powiedzmy po 12 wysyłane ewentualnie, czy wróciły po 12. Czyli takie, nazwijmy to, popołudniowe operacje mnie interesują. No i zobaczcie, że tutaj są pokolorowane te popołudniowe, ale nie robiłem tego ręcznie. Można wykorzystać sobie takie narzędzie, które się nazywa formatowanie warunkowe. Jeżeli wejdziemy do wstążki narzędzia główne, to mamy tu właśnie takie warunkowe formatowanie. Jak sobie taką godzinę byśmy zaznaczyli, można to zrobić klikając w górną krawędź kolumny albo po prostu zaznaczyć. To teraz po rozwinięciu formatowania warunkowego mamy takie przeróżne opcje kolorowania. One są bardzo intuicyjne, i sama ich nazwa sugeruje, co można z tym zrobić. Na przykład zaznacz większe niż jakaś wartość. Reguły pierwszych i ostatnich. 10 pierwszych, albo jakiś procent ostatnich, coś tam z nimi zrób. Jak klikniemy taką opcję, no to się pojawią wyrażenia. Na przykład, jeśli wartości będą większe niż, weźmy to większe niż, no to możemy sobie tu wpisać. Jeśli będą większe niż, i na przykład 12, to wypełnij to jakimś tam kolorem. I ja dokładnie takie tutaj formatowanie wybrałem, że jeżeli coś jest większe od 12.0000, to masz wybrać jasno-czerwony jakiś tam odcień. Możemy też to. Formatowanie tutaj wybrać jako zarządzanie regułami, czyli już istniejącymi, i podejrzeć, co ja tu wklepałem. Otóż, jeśli wartości komórki są większe od pół, pamiętamy, data jest liczbą, zatem godzina dwunasta to pół, bo doba to jeden. Zatem, jeśli wartości są większe niż pół, no, to tutaj mam formatowanie jakieś tam kolorystyczne narzucone, ale mogę też sobie tutaj pozmieniać. No, ale dotyczy to kon konkretnie jakiejś tam komórki, czy mam taki podgląd, co ja tutaj chcę sobie przeformatować. Efekt jest taki, że dane, które mam w dowolnej tutaj tabelce, mogą być w jakiś sposób z automatu modyfikowane. Jeżeli dodam sobie nowy wiersz, zostawmy na razie datę, wpiszmy samą godzinę, i będzie to godzina 13. To no zobaczmy, już jest pokolorowany. Jeżeli nie będzie, to trzynasta, ale dziewiąta ta nie będzie kolorowana. Ta się pokoloruje, bo dokładnie tak mówi nasza reguła formatowania warunkowego to jeszcze bardziej pozwala zwizualizować pewne rzeczy i chociaż do matury w sensie ścisłym to się Wam nie przyda, no bo to, to, to tylko kolorowanie, tu nic takiego ciekawego nie ma, ale generalnie kiedy pracujemy na takich danych, chcemy przygotować jakieś ładne wydruki, coś komuś prze przekazać, albo mamy w takich tabelach informacje, które monitorujemy, to takie kolorowanie z automatu bardzo pomaga. Powiedzmy moglibyśmy mieć tabelę jakichś wyników i szukamy wartości krytycznych, chcemy na nie zwrócić uwagę, a jak dużo jest tych liczb, no to oczopląc, nie? A tak py Pyk-pyk pokolorowane, wszyscy się cieszą. Zapraszam na następną lekcję. Dzisiaj łatwiutko. Tabela jako pewna mechanika, nic tutaj do myślenia wielkiego nie ma, raczej po prostu trzeba zobaczyć, że jest zapoznać się. Pokazałem podstawowe rzeczy z nią związane, jest tego jeszcze troszeczkę więcej, ale do tych podstawowych rzeczy, takich na poziomie szkoły średniej czy później studia zależy od wymagań, spokojnie wystarczy.